Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Zoom na Sport. 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Sportowym akcentem tej imprezy w Gliwicach był bieg zorganizowany na terenie Europy Centralnej przez Fundację Biegamy z Sercem. Udział w nim wzięło łącznie prawie 1200 osób. Było kolorowo, zabawnie, panowała niesamowita atmosfera z rywalizacją w tle. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Siema, Boś! 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w ramach tego czwarty gliwicki bieg orkiestrowy. Proszę powiedzieć, jak, gdzie i kiedy zaczęło się bieganie z sercem? O, bieganie z sercem zaczęło się dawno, dawno temu tak naprawdę, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będzie dokładnie tak się nazywać, ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaszczepiła we mnie działalność charytatywną. Wychowałem się na niej, 23 lata jestem razem z WOŚP, no i od 2 lat pojawił się pomysł na coś własnego. Jest to Fundacja Biegamy z Sercem. Zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu w tamtym roku. 5 dużych imprez charytatywnych, 4 tysiące uczestników, 350 wolontariuszy, 100 tysięcy złotych wydane na dobre uczynki. Powiedz, jaka jest motywacja do takiego biegu? Słuchaj, jak można komuś pomagać w jakiejkolwiek formie, biegamy dla Mai, biegamy dla maluchów, biegamy dla słonia, teraz biegamy dla ludzi starszych i dla maluszków. Pobiegniemy też dla górników. To wszystko dla dzieci i dla osób, które już niedługo do nich dołączę, czyli dla starszych. Akcja charytatywna, czy akcja jest słuszna? Oczywiście, ja jestem za owsiakiem od samego początku, uczestniczę w tej akcji od samego początku, więc owsiak siema. Idziemy z kijami, jesteśmy nordikofacami i też czasami biegamy, ale dzisiaj nordik. Akcja słuszna? Bardzo słuszna, co roku się do niej dołączamy. Biegacie, chodzicie raczej dla Wielkiej Orkiestry, czy jest to na cele stowarzyszenia? Dzisiaj i na orkiestrę, i na fundację biegamy z sercem, a na co dzień dla swojego serca i dla swojego dobrego samopoczucia. Będziecie się bawić, czy ostro sportowo rywalizować? Ostro sportowo się bawić. Tak jest, zabawa jest najważniejsza. A pogoda? Trochę skostniali jesteście. Pogoda jest nieważna. Bez jakiejkolwiek różnicy, nie? Niemożliwe nie istnieje! Uchwalę spontaniczności, łapię chwilę, nie ufam w przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Bardzo ważny mecz na swoją korzyść rozstrzygnęły siatkarki AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, które wygrały na wyjeździe z Olimpią Jawor 3-1. Dzięki temu wynikowi i zwycięstwu liderek Sokoła 43 Katowice nad zespołem SMS LO2 Opole, gliwiczanki awansowały na drugie miejsce w tabeli drugiej Ligi Pań. Dzielnie rywalizował zespół AZS Rozbitki Gliwice, który reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów w karlingu grupy B w czeskiej Pradze. Dziewczyny w składzie Marta Pluta, Marta Malinowska, Julia Malinowska, Ewa Stych oraz Joanna Bennett zakończyły rywalizację grupową na drugim miejscu. Rozbitki awansowały do ćwierćfinału, w którym niestety jednak zostały rozbite przez Węgierki aż 8-2. Mimo że gliwiczanki na pewno miały większe aspiracje, serdecznie gratulujemy im godnego reprezentowania naszego kraju w międzynarodowych rozgrywkach. Koszykarze GTK Gliwice po prawdziwym horrorze w końcówce meczu ulegli nieznacznie zespołowi ACK UTH Rosa Radom. Gliwiczanie przez większą część spotkania gonili wynik, by na 80 sekund przed końcem doprowadzić do wyrównania 66-66, a potem nawet objąć dwupunktowe prowadzenie. Radomianie zachowali jednak zimną krew i przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę. Końcowy rezultat 71-72 i Rosa wywozi z Gliwic komplet punktów. Lider pierwszej ligi futsalu NBIT Gliwice nie sprawił niespodzianki i nie wyeliminował lidera ekstraklasy Wisły Krakbet Kraków z 1/16 finału Pucharu Polski. Gliwiczanie w hali w Łabędach walczyli jak równy z równym w meczu z obrońcą tytułu. Po regulaminowym czasie gry na tablicy świetlnej był wynik 3-3. O zwycięstwie Białej Gwiazdy przesądziły dopiero dwie bramki strzelone przez krakowian w samej końcówce dogrywki.
NBIT, dla którego był to pierwszy oficjalny mecz z drużyną Ekstraklasy, z honorem pożegnał się z Pucharem Polski. Mimo to wyraźnie pokazał kibicom, że jest gotowy, by rywalizować w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju. NBIT Wisła Kraków 3-5. Piast Gliwice rozpoczął już przygotowania do wiosennych spotkań T-Mobile Ekstraklasy. Niebiesko-czerwoni znajdują się obecnie na pierwszym łodzie przygotowawczym w Bielsku-Białej. Zobaczmy materiał z pierwszego w tym roku treningu Piastunek, który odbył się na sztucznym boisku Mosiru w Knurowie. Dzisiejszy trening był treningiem wprowadzającym. Liczyliśmy się z tym, że nawierzchnia może nie być przygotowana, ponieważ dzwoniliśmy tutaj do obiektu wcześniej. O tej porze roku to i tak mamy szczęście, że ta zima aż tak mocno śniegiem nie obrodziła, więc na nasze potrzeby dzisiaj było wystarczająco przygotowane boisko. Tak jak powiedziałem, jest to trening, był to dzisiaj trening wprowadzający. Po dłuższej przerwie pierwszy na boisku. Mieli wczoraj badania wydolnościowe, które są dość obciążające. Dzisiaj mieli trochę zadań z piłką, trochę się rozbiegali, chwilę pograli. Jak panowie widzieli, forma dziadka już z elementami taktyki. Myślę, że była odpowiedź na dzień dzisiejszy. No ale forma jak polocenia po tych pierwszych zajęciach? No wie pan, zawsze po takiej dłuższej przerwie, przy takiej pogodzie jest trochę rozleniwienia. To było u niektórych zawodników widać, ale myślę, że wszystko w naszych rękach, żeby ich odpowiednio szybko zmotywować do wytężonej pracy. Większa tęsknota za boiskiem. Na szczęście już możemy trenować, także myślę, że profesjonalny piłkarz jest pewnie szczęśliwy, że wracamy. Grubo dzisiaj jesteście ubrani, ale spod tych grubych ubrań brzuszki nie wystają, czyli chyba ten okres roztrenowania dobrze spędziliście. Myślę, że tak. Naturalnie, że nie możemy się zaniedbać. Każdy musi pracować na to, żeby dobrze wyglądać i żeby dyspozycja szła w górę jak najlepsze. Przed wami teraz dwa zgrupowania. Dobrze, pierwszy w Bielsku, później jedziemy na zieloną trawę do Turcji. Trzeba przepracować dobrze okres i przygotować się do pierwszego meczu z Ruchem. Paweł, ty pierwszy trening bez maski. Jak się czujesz i czy to już taka zapowiedź tego, że w meczach wystąpisz, będziesz wystąpił bez tej maski? Już tak, szczęśliwy jestem, że mogłem ściągnąć. Dlatego na pewno lepiej. Lepsza widoczność, także jestem szczęśliwy, że jeszcze nie muszę w niej grać. Program Zoom na Sport dobiegł końca. Zapraszamy na kolejne wydania. Do widzenia. Radosław Nosal, Telewizja Imperium.